Cześć widzowie, na mapie Gorcz w trybie Frontline trafił mi się całkiem fajny meczyk na samolocie Raiden J2M2. No to lećmy i życzę miłego oglądania. Na początku meczu wykorzystuję to, w czym Raiden jest dobry, czyli wywalczanie przewagi na wysokim pułapie. Staram się utrzymywać prędkość 250 km i jazd. Tutaj wskaźnik co prawda pokazuje 240, ale to jest błąd powtórek, że on zaniża tą prędkość o jakieś 10 km. Zgłosiłem tego baga jakieś pół roku temu, ale jeszcze jak widać nie naprawiono. Rozglądam się w sytuacji, jakie są potencjalnie niebezpieczne maszyny. Jakiegoś BF-a 110 widziałem, parę Thunderboltów, ale nie jest to nic, z czym Raiden by sobie nie poradził. Tym bardziej, że przeciwnicy się nie wspinają poza jednym P-38. Ale P-38 widzę ma kolegę w JAK-9, co też nie jest jakimś strasznym problemem, ale w momencie jak się przeciwników zrobiło trzech, bo w tym momencie dostrzegłem fokę, to już trochę mniej wesoło ta sytuacja wygląda. Ale P-38 leci na spita naszego, ewentualnie bombowca. Foka za Spitfire'em się zanęciła i to daje mi okazję do zaatakowania jej, ale foka wykazuje dobrą orientację sytuacyjną. Dostrzegła mnie, że ja będę chciał podejść do niej z boku pod kątem 90 stopni, no i skierowała się na czołówkę. To było z jego strony bardzo sensowne zagranie, ponieważ wiem, że to gość taki ciut bardziej kumaty, to go dłuższą chwilkę postraszyłem, żeby z tego wysokiego pułapu uciekł. Kontrolne zerknięcie, czy nie będzie spróbował odbić i mnie wziąć z nienacka od dołu, ale nie, najwyraźniej się tam z tymi moimi na dole chce bawić. No to nie będę mu w tym przeszkadzał. Zwłaszcza, że tutaj na wysokim pułapie się pojawił Spitfire i próbuje przechwycić naszego bombowca. Jeszcze raz kontrolne zerknięcie na fokę trzeba by na pewno. No i jestem już uspokojony, że mogę skupić swoją uwagę na Spitfire'ze. Tu jeszcze nadciąga MiG-3 i P-47, ale są niżej i nie zdołają włączyć się do walki, zanim ja nie dolecę do Spitfire'a. Niestety nie zdołałem tego nieboraka ocalić w porę, ale przynajmniej swoim zgonem zaabsorbował na tyle długo Spitfire'a, że ja mogłem go sieknąć i podpalić. No, po chwili płonie i wpada moje konto jako frag. Jeszcze obserwuję trupa, żeby mnie tam z nienacka nie puknął. No i rozglądam się za kolejnym przeciwnikiem, którego można by zestrzelić, i będzie to chyba ten G4M1. Wektor podejścia mam taki, że można by spróbować strzału z pilota. Tak też uczynię. Odbijam trochę na lewo, bo przeciwnik przynurkował i za bardzo się wypuścił do przodu. I niestety, parę chwil przed tym, zanim miałem otworzyć ogień, zawrócił i to mi uniemożliwiło precyzyjne trafienie w pilota, ale przynajmniej prezentował mi swoje skrzydło, które ostrzelałem, wywołując pożar w silniku i może zbiorniku paliwa w skrzydle. I ten przeciwnik o dziwo też spłonął. A tymczasem pospawna próbuje się do mnie skrabać Iszak. Używając steru kierunku robię półpętelkę w
płaszczyźnie pionowej i nurkuję do ataku, ale Iszak miał za dużą energię, więc nie ryzykowałem, tylko go minąłem i w kolejnym przejściu pętli to już jest łatwym fragiem i co ważniejsze zdobytym bez ryzyka. Niestety to spowodowało, że tam się ci po prawo przeciwnicy trochę wskrabali, a jeszcze mną się zainteresował teraz P-38. No ale cóż, najpierw trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, a później można pomyśleć o pomaganiu kolegom, dlatego też na fałszywą czołówkę schodzę, żeby zalęcać P-38 do ataku. I nie byłem pewien, czy on ma dość energii, żeby dziób do góry zadrzeć, czy nie ma. Dlatego odbiłem w górę i tak jak przed chwilą przy Iszaku, atakuję go po zrobieniu pętli. No i dłuższa seria w końcu mu tam chyba skrzydło obrywa. Po udanym ataku oczywiście rwę do góry w stronę swojego spawna i patrzę, co tam też się u góry dzieje. Po lewej jakiś P-47 latał, zaraz spojrzę w jego stronę, o właśnie. A u dołu na razie nic groźnego. On tam już dłuższą chwilę latał, więc zgromadził dość energii, dlatego manewr wyciągania go pionowo w górę po prostu by się nie udał, więc lecę na fałszową czołówkę, aby ją ominąć. Następnie split S, sparty Hinerikomi i siadam mu na ogon. Oberwałem mu ster wysokości, jak później sprawdzałem na powtórce serwerowej. W tym momencie nie widziałem, tylko informacji o tym, że dostał krytyka w ster wysokości, no więc już go tam na dół nie gonię, zostawiam. Jak się rozbije, wpadnie jako mój frag, ewentualnie jako asysta. Kij tam z nim. W tym momencie myślałem, że tak trochę jednak niezbyt mocno go siknąłem, bo tam sobie w miarę żwawo jeszcze dokazuje, no ale tak jak wspomniałem, nie ma sensu go tam do gleby ganiać. BF nie jest mną zainteresowany, ten drugi też nie. B-25 może wyciągnąć na czołówkę, ale nie, zdecydowało się iść ostro w nurek, więc ja go nie gonię, tylko się przygotowuję do strzałów pilota tego SB-2M. No i ten w miarę ładnie sobie tam leci i chyba ta sztuka mi się udaje. Przy użyciu steru kierunku i lotek taką leciutką climbing spiral odzyskuje pułap. No i patrzę, co tam się będzie działo dalej. I chyba Iszak ma ochotę się wznieść. Tak coś wygląda. Jednak nie. Ostro rwie do góry ten Thunderbolt UV-00, mając ochotę schrupać naszego Heinkla 111. I tak się na niego zapatrzył, że nie dostrzega niebezpieczeństwa w mojej postaci, co kosztuje go dość słono. A, chwileczkę, to jest ten Thunderbolt, co wcześniej mi uciekł na dół, to widać się jednak rozbił. Ta, rozbił się. A teraz chwilka uwagi. Sytuacja się zrobiła trochę bardziej skomplikowana, ponieważ tak. Rwie do góry Spitfire, rwie do góry Iszak. Oba te samoloty, zwłaszcza Iszak, są w stanie mnie wykręcić, a ja nie mam nad nimi przewagi pułapu jakiejś takiej zdecydowanej. Więc jeżeli tutaj skrewię, no to mogą mnie spizgać. Groźniejszym z tych dwóch przeciwników jest Spitfire, a to dlatego, że jest szybszy. Patrzę, co Spitfire robi, a Spitfire wykręca na
praktycznie zderzenie. Ledwo go wyminąłem, ale ponieważ tak ostro rwał do góry, to stracił energię i to spowodowało, że w kolejnej pętelce bez problemu go doszedłem. Widzę, że od dołu próbuje mnie wziąć z nienacka Ki-45, ale ponieważ ja nurkuję i mam jeszcze 414 km na godzinę i ja z prędkości, to oznacza, że spokojnie mu ucieknę i zdołam zaatakować tego iszaka, który jest przeciwnikiem no, dużo groźniejszym od Ki-45. Kontrolne zerknięcie, czy aby na pewno się od niego oddalam. Widzę, że tak. I na spokojnie atakuje iszaka. Właśnie nieborak rozleciał na kawałki. No i proszę bardzo, może tylko wąchać moje spaliny ten Ki-45. A został teraz nieboraczek sam. Tam jeszcze łak się zbliża, ale jest daleko, więc mam dość czasu, żeby na spokojnie zająć się Ki-45. Uniknięcie czołówki, Himmelmann do tyłu wsparty nieco Hinerikomi i 10. frag wpada na konto. Mam też dobrą pozycję do zanęcania tego łaga 3, ewentualnie rozpoczęcia z nim walki. Ale o dziwo, łak 3 się nie zanęcił, tylko przyleciał pode mną. No i taki błąd kosztuje go drogo. P400. Kieroszczy ewidentnie chce zemsty, więc ja mu to umożliwiam przechodząc w płytki nurek. Ja nabieram prędkości, zanęcam go, a on traci. No i raczej nie wyjdzie na tym dobrze. Jeszcze ciągnij w górę, jeszcze. A, chciało się na czołówkę, ale nic z tego. No to przykład, jak należy używać walki energetycznej. A będzie za chwilę kolejny przykład na tym Hellcacie. Ponieważ on dopiero co się zespawnował, to tam trochę tej prędkości na dzień dobry będzie miał, tak z 350-400. Więc też i chwilę do mnie będzie w stanie pociągnąć. O, dopiero teraz trochę spuchł i to mi otwiera okazję do ataku. Kontrolne zamknięcie na P40, które się właśnie pojawiło, ale nie będzie zagrożenia. O, P40 widzę, coś kombinuje, jakieś wznoszenie się na bok. Trzeba wobec tego wybić mu z głowy te pomysły. Kontrolne zamknięcie, co zrobi ten bombowiec. Ale sobie leci bombardować, jak Swaruk przykazał, to mu nie przeszkadza. P40 próbuje zrobić splitesa, żeby uniknąć mojego strzału, ale wykonuje ten manewr nieudolnie i 14 frag wpada na moje konto. Za to na prawej flance daleko się coś tam, jakiś BF zaczyna wspinać i to mi się zaczyna nie podobać. Ale do BF-a jest daleko, a tymczasem blisko jest kolejny Thunderbolt, który zaraz po starcie idzie w górę, prosto pod moje lufy. Pojawił się Junkers.
Jak sprawdziłem na tabeli, jest to wersja D5 z dodatkowymi podwieszkami z działkami. W takim wypadku pewnie będzie chciał na czołówkę, a więc ja go zanęcam, udając, że niby chcę to zrobić. Ale snap rollem czołówki uniekam. Myślę, że będzie się ze mną chciał kręcić, ponieważ Junkers D5 jest całkiem zwrotną maszyną, ale nie. Po nieudanym ataku całkiem rozsądnie spierdziela po prostu na dół. Ja go tam jeszcze chwilę postraszyłem, żeby utwierdzić go w dobrej decyzji. No i odpuszczam. Nie będę go ganiał, zwłaszcza nad lotniskiem przeciwników. Niestety, w tym momencie to już się chyba zaczęło skończyli się oponenci i nie było za bardzo kogo pizgać. Zobaczmy na tabelę. Ta. Wysieczeni. Więc zacząłem powoli z tej swojej pozycji na wysokim pułapie schodzić, żeby tam jeszcze jakieś ostatki fragów połapać. No i tak się przymierzam do tego Jaka 9 Cyrnosa. Kontrolne zerknięcia na Junkersa. No i okazuje się, że Junkers prezentuje mi okazję do ataku. Ale tenże gościu miał sporego noob shielda. No i nie tak łatwo było go zestrzelić. A teraz mam okazję do ataku na Jaka. No i pizgam go niestety. Nie udaje mi się zrobić to, zanim zestrzeliwuję naszego kolegę z drużyny. Uniknięcie czołówki z Thunderboltem. W tym momencie niestety skończyły mi się działka, tak to może bym przed tym taranem zdołał go zdjąć. Jest chwila spokoju, a ponieważ Junkers ostrzelał mi silnik i mam go tak na pomarańczowo, to chyba postanowiłem, że wyląduje i się naprawią. A może nie? A, jednak tak. No w takim razie przyspieszę trochę. Driftem hamuję, ponieważ wtedy maszyna zatrzymuje się szybciej. No i w pełni naprawiony wracam na pole bitwy, mając nadzieję, że chociaż jeszcze jednego fraga urwę. Nie podoba mi się to, że ta kobra lata tuż nad swoim lotniskiem, ale jest dużo innych potencjalnych celów, które znajdują się w tej strefie wcześniej ode mnie, więc jest szansa na to, że pilotki nie będą mnie ostrzeliwywać. Zwłaszcza, że moje chłopaki tam część poniszczyli. No i kobra wystawia się dość ładnie na atak, ale niestety nie tylko mnie. O, i pojawił się mości Tico. Miał backupa na Junkersa D5. Z działkami. Niestety tym razem ma przewagę wysokości, więc tak prosto nie będzie się do niego dobrać. Muszę się na boczku troszkę wznieść. No, on ewidentnie ma na mnie ochotę. Sytuację skomplikowało pojawienie się tego XP-38. Ale widzę, że on idzie w dół na kogoś, więc ja mogę znowu polecieć na Junkersa i znowu ominąć z nim czołówkę. Tym razem wiedziałem, że on nie będzie się ze mną kręcił, tylko ucieknie w nurek, więc ja przeszedłem splitesem w pościg za nim. Jeżeli poprzednio miał noob shielda, to teraz po prostu miał mega noob shielda, jak jasna cholera. Się obawiałem, że mnie tym jednym
strzelcem zestrzeli, bo gra uzna, że trzeba nubowi fraga podarować. W końcu wymęczyłem podpalenie tymi siódemkami, bo zostawiłem czym prędzej. Ale na szczęście przeciwnik spłonął do końca, co już trzeci w tym meczu. Rzadkość, normalnie żaden nie zgasł. Mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.